śmieszny twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szypson i dzisiaj mam zamiar włamać się do wielkiego robota. Nie SpongeBoba, tylko Bobota. Kurczę, bo się wkurzę, jak się będę dalej pomylił. Oczywiście do wielkiego robota Bobota, w sensie do tego jego wielkiego domu, taki, który jest tam teraz taki zrobocony. Mam oczywiście podkę na niewidzialność, wykorzystamy do tego podkę na niewidzialność, bo nie chcę być zauważalny. Ja przede wszystkim chcę sprawdzić, czy jest tam ta baza, którą kiedyś budowałem w tej jego domu, czy jakby on przy rozbudowie zniszczył tą bazę, czy to wszystko jest tam i mogę normalnie, wiecie, z tego skorzystać. Jestem mega ciekaw, czy tam wszystko jest. Zanim rozpoczniemy odcinek, to serdecznie was zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam... Czekajcie, kiedy wy widzicie ten materiał, bo ja już się gubię. Dzisiaj jest na przykład dzień, kiedy wy to widzicie, jest 28, czyli to już jutro. Już jutro na kanale vlogowym jest nuta, więc serdecznie was tam zapraszam, no bo to już dzieli nas tak naprawdę niecałe 24 godziny od tego, żebyście mogli tą nutę przesłuchać. Więc też dzieli nas niecałe 24 godziny do live'a, który będzie tutaj na tym kanale, więc serdecznie was zachęcam do tego, żebyście wszystkie kanały subskrybowali i byli na bieżąco. Dobra, lecimy do Bobota, nie do SpongeBoba, lecimy do Bobota. Ja ściągam oczywiście sobie zbroję, tak żeby już mieć tylko tam elytrę i się tam włamiemy. Oczywiście muszę wylądować gdzieś na górze, bo nie wiem, czy tam się da jakoś dostać, tak wiecie. Chociaż ja bym chciał zwiedzić te wszystkie nogi i tak dalej, ale tam na pewno się nie da przejść. Więc wydaje mi się, że to jest jedyne wejście z góry. Tam jest ciekawe, te dziury, tam musimy się też dostać. O kurczę, jest tam Bobot, czekajcie, ściągnijmy to. Wypijmy już potkę, żeby nie było przypału. I dobra, mamy wypite, możemy, że tak powiem, działać. Dobra, wchodzę. Dobra, szybko do środka. Mam nadzieję, że tego nie usłyszał. Może mu coś, wiecie, może jakiś... Albo usłyszał. Może mu jakieś przekaźniki grają w głowie i tak dalej. Dobra, jesteśmy w środku. Zwiedźmy, jak to wygląda na szybko. Kuchnia, taka jak była, nic się nie zmieniło. Aczkolwiek kuchnia jest totalnie niepotrzebna robotowi, bo po co? Jak on przecież i tak nie pije, nie je. Chyba, że je śrubki i pije olej. No to chyba, że tak, no to patrzymy, no to git. Ale to wtedy powinien mieć, wiesz, ten, jak to się nazywa? Jak się nazywa miejsce, w którym pracuje mechanik? To jest niesamowite, że ja nie mam tego w głowie. Miejsce, w którym pracuje mechanik, to jest warsztat. No, dobra. Czy jakoś tak, nieważne. Czemu tu takie coś stoi? Gdzie on jest? Nie ma go tu, dobra, zobaczmy to. O kurde, co to jest? O kurde, dobra, tam musimy się dostać, to jest chyba tam niżej. Dobra, tam musimy pójść. Dobra, gdzie jest ten Bobot? Czekajcie, bo go straci... Jest nade mną, dobra. Idziemy zobaczyć, czy jest ta baza pod łóżkiem, bo jestem mega ciekaw tego. Mam nadzieję, że tak, że jeżeli ta baza została zniszczona, to trochę lipa. Gdzie on jest? Tam jest gdzieś, dobra. Co on tam robi? Czekajcie, zerknę sobie szybko. O, tutaj. A, on tu jest przy jakimś swoim centrum dowodzenia w ogóle. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ale klika w jakiś przycisk. On coś sprawdza. Coś mu nie działa chyba. Nie wiem, ale spróbujmy się dostać tutaj pod łóżko. Tutaj trzeba się dostać w ten sposób. Okej, coś takiego, dobra, szybkie dostanie na dół. Dobra, jesteśmy na dole, tu jest moja baza, okej, czyli wszystko jest tak jak było. To jest najważniejsze, bo ja już się bałem, że wiecie, że tej mojej bazy na przykład nie będzie. I tu jest przejście na drugą stronę, to jest tutaj, to jest bardzo ważne. O kurczę, tu przyszedł akurat. Tu normalnie wszystko tak jak było, dobra, czyli moja baza jest, ostała się. Nic tu się ze mnie stało złego, jest, troszkę zmieniła kolor tutaj, bo widzę, że to było pomarańczowe, a teraz jest żelazo. Dlatego, że on to całe przebudował i on tego nie zauważył, jak on to przebudowywał. Ej, mega dziwne, chyba że zauważył, kurczę, może on już wie o tej mojej bazie. Chyba że on to, jakby wiecie, klocek po klocku i nie zwraca uwagi na to, co jest w środku, może też tak być, dobra, zobaczmy tu na dole. On tam jest na dole, coś tu się kręci. A, zobaczmy właśnie, czy jest też do tego, czy jest, no jak to się nazywa, ta tajna baza w tej lodówce, co mamy też zrobioną. Jest tu jakaś drabina, dobra, to się dobrze zapowiada. O kurde, chyba nie ma, co jest? A nie, to jest chyba to. Wiecie, to jest tutaj? Tutaj po drugiej stronie jest... O kurde, to jest tutaj, dobra. Czyli mamy to jednak, okej, dobra. Myślałem, że to już jakby nie istnieje, a jednak istnieje, dobra, stało się. Dobra, czyli cała moja tajna baza u niego jest dalej... Mam nadzieję, że tajna, ale jest dalej istniejąca przede wszystkim. Więc to jest najważniejsze, czyli mamy dalej tutaj tajną bazę. Widzę, że on tam gdzieś łazi, musimy tam, tak powiem, zobaczyć. Ja chciałbym bardzo rozwinąć to. Tutaj w ogóle to z Emilią budowałem, więc tutaj fajnie by było coś pobudować. I na przykład spędzić tutaj 50 godzin w domu tego Bobota. Więc może tak zrobimy, ale póki co wyjdźmy tutaj. Gdzie jest Bobot? Jest na dole, możemy wyjść tędy. Dobra, wychodzimy tak.
i schodzimy sobie na dół. Zobaczmy, co on tutaj kombinuje dalej, bo jestem, szczerze przyznam, ciekaw. Kurde, on tu leży na tym. Co jest grane? Dlaczego on leży na tym? Jakoś chilluje bombę? O kurde, wstał. Mam nadzieję, że to nie ja go szturchnąłem. Ale dobra. Coś tu wydziwia, nie wiem, o co chodzi totalnie. Ale dobra, wiecie co, ja jestem... Kurczę, mam źle postawione krzesło. O, teraz mogę siedzieć. Dobra, ja bym chciał sprawdzić to, co tam się kryje, wiecie, o co chodzi. Mam 4 minuty jeszcze ponad, więc możemy na spokojnie tutaj wyjść i dostać się w to miejsce. Tutaj. Załóżmy sobie elytrę. Dobra, coś takiego. Dobra, o, jesteśmy w środku. O kurde, ale tu wpadłem. Co jest grane? Dobra. O co tu chodzi? Co to jest za mechanizm w ogóle? Dziwny. Tu woda się wylewa jakaś dziwna i nie wiem totalnie, o co z tym chodzi. Ale dobra. Tutaj to samo. O co tu chodzi? Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Kurczę, ej, nie wiem, o co chodzi totalnie. Tu nie ma żadnych dispenserów, to są po prostu tłoki. Dobra. Tu jest jakaś dźwignia. Boję się ją dotykać, więc może lepiej nie będę jej dotykać. Ale nie wiem, mega dziwne. I przede wszystkim dziwne jest to, że tutaj nie ma żadnych, wiecie, tych... O kurde, tu prawie spadłem. Ale dobra, zobaczmy, co tu jest. Aha, tu nic nie ma. No dobra, no to nic tutaj nie ma. Okej, to w takim razie nie patrzmy na to. Po prostu woda tam jest. Ej, mega dziwne, o co chodzi z tym w ogóle? Dlaczego? A to, co to jest? Czekajcie, ja muszę to zbadać. Muszę tu jakoś wyjść też przede wszystkim. Dobra, wypłyniemy stąd. Tutaj na górę. Szybko, tu. Dobra. Okej, wyjdźmy stąd. A tu co się dzieje? To jest jakiś tłok, jakiś obsydian? Nie wiem, dobra, czekajcie, załóżmy elytrę. I szybko podlećmy. Nie tutaj chciałem podlecieć. Wlećmy do środka, do domu jeszcze raz. Na coś takiego. Okej, lądowaliśmy, super. I teraz zobaczmy tak. Musimy ogarnąć, w jakich to jest miejscach. To jest jedno tu, a drugie jest z tamtej strony. Czyli z drugiej... Czekajcie, czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli tam na równo z tym... Dobra, tu jest Bobot. Teraz nie możemy kombinować. On coś tutaj będzie teraz robił. Tutaj teoretycznie, jeżeli patrzymy, tu jest środek. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tu jest to. Czyli tutaj musi być... Jest środek i jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Teoretycznie jak rozwalę to, to powinno tutaj pod tym być szyba. O kurde, jest. Widzicie to? O kurde, on tu jest. On tam jest. Dobra, tutaj coś jest faktycznie. Czekajcie, ja muszę się przedostać. O, dobra, wyszedł sobie, dobra, zróbmy szybko. Myk, dobra. Tu jest ta drabina! O kurde, i tutaj pod tym jest... Widzicie, jak ja to obliczyłem? To było właśnie to. No, to jest mózg, matematyka. Tak, widzowie, z matematyki zawsze byłem słaby, miałem dwójki, ale i tak jestem z tego dumny, bo nie traciłem czasu na edukację. Dobra, idziemy na dół, bo jest Bobot i została mi minuta 30, kurde, mało mi zostało. Dobra, nie mam niestety drugiej potki, nie przygotowałem sobie, ale dobra, co on tu... Właśnie, ej, pamiętacie, tutaj było zejście, tu miałem tajną bazę, znaczy tu taki ten kanał taki. I kurde, zniszczone to jest, jen, to jest taka lipa. Kurde, a to fajne było, tylko to jest na dole, tylko to jest też niedrożne, co nie to odkryliśmy. Dobra, nie wiem, co ja tu mam robić więcej, bo ja już tutaj siedzę, a Bobot, gdzie on jest? Na górę polas. Dobra, jeszcze zobaczmy, co on robi na szybko. Dom tak naprawdę w domu, znaczy dom tak naprawdę w środku się niewiele zmienił, praktycznie w ogóle. O kurde, co on tu robi, dlaczego on tu jakoś podpala to? To jest grane, minuta mi została. Co on tutaj coś kombinuje, tu jest coś ważnego się dzieje, tylko my jeszcze nie wiemy co i ciężko powiedzieć. Jezu, jak to syczy. Nie, dobra, widzowie, wiecie co, ja będę się chyba brał stąd, bo zostało mi 40 sekund, więc tak w sumie nie mam za bardzo co tutaj robić więcej. Zobaczmy jeszcze szybko o kurde, Tinti tu jest, dobra, nie patrzmy, nie chcę tego. Tu jest płyta, jakaś donica, wiecie co, Tinti zabiorę, dla bezpieczeństwa. Tutaj, tak, dobra, wychodzimy stąd, nie chcę tutaj już przebywać więcej, bo już za długo tu siedzimy i już mi się kończy podcast za 20 sekund, więc szybko musimy się stąd wynieść i wrócić z powrotem na chatę. Dobra, dowiedzieliśmy się w sumie tego, że Smudge ma tutaj jakieś mechanizmy w ogóle tam, w tych, nie wiem, co to robi totalnie i o co w tym chodzi, ale są to jakieś mechanizmy, które nie do końca pozytywnie, że tak powiem, napawają mnie energią. I wydaje mi się, że mogą być dosyć destrukcyjne, aczkolwiek wydaje mi się, że Bobot nie jest taki destrukcyjny, może to jest jakaś forma obrony czy coś takiego, w końcu jest robotem i może on tak po prostu potrzebuje takiej, wiecie, takiego komfortu i poczucia, że jest bezpieczny, wiecie, o co chodzi. Dobra, no nieważne, w każdym razie
Ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie filmu. Przypominam, że jutro jest premiera mojej nutki, więc serdecznie was zapraszam na kanał vlogowy. Link jest w opisie, oczywiście na końcu tutaj gdzieś w kartach wam się wyświetla. No i jest jutro też live. Tyle. Trzymajcie się. Elo.